Rozpoczęcia doczekał się proces Mirosława Esz, suwalskiego hotelarza, któremu łomżyńska prokuratura postawiła zarzut wyłudzenia ponad półmilionowej dotacji z urzędu marszałkowskiego. Na ławie oskarżonych wraz z przedsiębiorcą zasiedli Agnieszka M., której zarzucono poświadczanie nieprawdy w dokumentach, będących podstawą do finansowania inwestycji, oraz Jan A., sprawujący rolę inspektora nadzoru na budowie. Jemu prokuratura zarzuciła poświadczanie nieprawdy w protokołach odbioru robót. Żadna z oskarżonych osób nie przyznała się do popełnienia zarzucanych jej czynów. Po odczytaniu aktu oskarżenia na pytania sądu zdecydował się odpowiadać tylko Mirosław H. Pozostali oskarżeni skorzystali z prawa odmowy składania wyjaśnień. Żadna z oskarżonych osób nie przyznała się do popełnienia czynów wskazanych w akcie oskarżenia. Na drugą rozprawę, która odbyła się w środę sąd wezwał aż 17 świadków. Stawiło się jednak tylko siedmioro. Udało się jednak przesłuchać kilku przedsiębiorców wykonujących różnego rodzaju pracę w budowanym z udziałem unijnych pieniędzy hotelu. Z zeznań wynika, że firmy na życzenie zleceniodawcy Mirosława S. wystawiały faktury wskazujące innego odbiorcę usług niż faktyczne. Na wielu tych dokumentach widnieje w miejscu odbiorcy nazwa firmy prowadzonej przez Agnieszkę M. Przyznali, że płatności były regulowane. Wśród świadków była również pracownica Urzędu Marszałkowskiego zajmująca się realizowanym przez hotelarza projektem. Na zadawanie jej pytań zdecydował się jedyny obecny dzisiaj na sali oskarżony. Nie, co się w w zezna, to nie wiadomo, co usłyszymy. Jakie pytanie pan ma? Ze składanych w środę zeznań wynika również, że wykonawcy robót uzyskiwali zlecenia od przedsiębiorcy będącego inwestorem, z pominięciem procedury wyboru najkorzystniejszej oferty, której wymagały od niego unijne przepisy. Z zeznań wynika również, że roboty wykonane przez niektórych wykonawców nie były protokolarnie odbierane przez inspektora nadzoru. Moim odbiorcą jest woda i deszcz odpowiedział pytany o odbiór robót jeden ze świadków. Kolejną rozprawę wyznaczono na 23 kwietnia, a świadkom, którzy mimo prawidłowo doręczonych wezwań nie stawili się na środową rozprawę. Sąd wymierzył kary porządkowe sięgające kilkuset złotych.